Cześć, witam Was. Za oknem już powinna być zima. Mam dzisiaj pierwszy dzień zimy na kalendarzu. Niestety, zamiast śniegu, mam padający ciągle deszczowy listopad. Niedawno nagrałem padający śnieg w scratchu. Miałem nadzieję, że to przyciągnie zimę. Niestety nie przyciągnęło zimy, więc spróbuję teraz w Greenfrucie zrobić spadający śnieg. Może tym razem się uda i może jeszcze doczekam się białych świąt. Oj, Dobra, nie będę śpiewał. Lecimy. Otóż moi drodzy, tak, do tego zadania potrzebna nam będzie śnieżynka i nie znalazłem takiej śnieżynki, którą mógłbym wam wskazać bezpośrednio z internetu, więc przygotowałem ją sam z użyciem skracza i gotowych już obrazków. Więc podlinkuję ją gdzieś tam na dole pod filmem, już tym razem do pobrania dla was żebyście mogli ją wykorzystać w Greenfootie. No i teraz tak, jest sobie ta śnieżynka, idę do Greenfoota, robię New Java Scenario no i pada na przykład śnieg. Bez polskich znaków, żeby tu nie było kłopotu. Tu muszę mu wskazać miejsce, gdzie ma to zapisać. Jeżeli nie macie wskazanego miejsca, ja mam już wskazane po poprzednim, to wskazać mu gdzie, na przykład, na przykład w moich dokumentach, czy gdzieś ma zapisać cały projekt. No i tworzy się nam nowy projekt w GreenFucie, stworzył się świat. No, za chwilę się zastanowimy, jeszcze jakieś tło do tego świata, ale zacznę od padających śnieżynek, chociaż nie, może go powiększę, ten świat, czyli wchodzę do My World i tu jest 600 na 400 No, myślę, na moim ekranie 800 na 600 będzie się mieściło, nawet jeszcze większy mógłby być, ale już tak zostawię. No i teraz będzie nowy aktor, czyli New Subclass i na przykład dam śnie. Rzynka. Bez polskich znaków i przez dużą literę S z przodu. To jest zasada w Java, że dacie małą literą, to zadziała, ale potem będzie się dziwnie działo w dalszym programowaniu. Klasa, czyli wzorzec, z którego będą powstawały kolejne padające śniegi, klasa musi być dużą literą nazwana. No i teraz e, import from library. Tak to dziwnie, że z biblioteki, ale no, chodzi tu o to, żeby pobrać z komputera. Ja mam w pobranych for PNG. Mam tą śnieżynkę. Tutaj jest. No i teraz, jeżeli ją umieszczę, czyli prawy klawisz New śnieżynka, jest ona bardzo duża. Trzeba będzie ją zmniejszyć. No i teraz tak, zanim ją zmniejszymy, to wejdę do śnieżynka i w tej części. Będę musiał zaprogramować to, że ona spada, spada w dół, czyli albo jej x, no tak jak w Scratchu, może jeżeli obejrzycie sobie film odpowiedni Pada Śnieg w Scratchu, no to postaram się to w podobny sposób zrobić, to znaczy, że jej x musi się zmieniać. No tylko tu będzie troszeczkę trudniej, bo już nie mam czegoś tak jak ustaw x. O, set location, mhm, nie set x, tylko set location. Bo samego set x nie ma. Jest tylko get x. Jest set location. I set location ustawia x i y. No więc muszę najpierw, no tu jest ta ta różnica, int x równa się get x. Tak, muszę pobrać x, w jakim jest obecnie śnieżynka i muszę pobrać y. Y zacząłem kręcić, że tam x, oczywiście my będziemy zmieniać y, bo będzie spadało w dół. Get y. No i tutaj możemy dać x i y, co spowoduje, że nic się nie zmieni. Ale jeżeli teraz zrobię sobie tutaj y to się równa albo nawet y++, plus plus, prawda? Skrócony zapis zwiększ o 1. No to moja śnieżynka zacznie compile czy na pewno nie ma jakiegoś błędu? Chyba nie. To po uruchomieniu No właśnie, Greenfoot się czasami w ten sposób zacina, że. No, coś zmienię. O, i teraz się obudzi. Już śnieżynka. Ran. No i śnieżynka sobie spada z ekranu. Czyli mamy zrobione spadanie. No, za chwilę się jeszcze zastanowimy, co zrobić ze śnieżynką, która, która tutaj spadła na sam dół. Tak jak w Scratchu, ale może nie oglądaliście odcinka ze Scratchem, to po kolei tutaj będziemy to robić. Czyli tak, mam sobie śnieżynkę, pobrałem jej x i y, zwiększam y, no i w Greenfootie w lewym górnym rogu zaczyna się 0,0. 0. Czyli chciałbym, że wtedy, kiedy śnieżynka się tworzy, żeby ona trafiała do 0,0. 0. Ale muszę jej najpierw tworzyć, te śnieżynki. Na razie mam jedną, którą tworzę ręcznie, tak? Robię niuś, śnieżynka, mogę sobie ustawić drugą. No, niuś, Tutaj. To kolejne się tworzą, ale ja nie chcę ich tworzyć ręcznie. Ja chcę, żeby one się tworzyły same. No i żeby one się tworzyły same, to niech je tworzy mój świat, my world. Tak? Zobaczcie, tu jest public my world, czyli tak zwany konstruktor świata, ale mogę dopisać public. Void, akt, ten sam akt, który jest w śnieżynce, czyli to samo działaj. Tu go nie było, ale to nic, mogę go dopisać. To Greenfoot to da radę obsłużyć. I Greenfoot teraz będzie robił akt, akt, akt dla śnieżynki i będzie robił akt, akt, akt dla świata. No i w tym świecie, przy każdym akcie, mogę utworzyć nową śnieżynkę. Czyli mogę sobie zrobić zmienną śnieżynka S. Równa się ⁇ niu Śnieżynka. Tak? Ale to nie powoduje, że ona mi się utworzy. Tak? Jeżeli teraz uruchomię ten, ten świat, to ona nie pojawia się. Dlaczego? Dlatego, że ona została utworzona w pamięci. Przy każdym akcie tworzy się nowa śnieżynka. No i nie jest dodawana w ogóle do świata. Czyli muszę teraz na moim świecie zrobić ad object, no i właśnie, control, spacja, podpowiada mi pewne rzeczy. Podpowiada mi, że muszę wstawić obiekt, który ma dodać, s, no i teraz x, x będę za chwilę losował, bo będę chciał, żeby ona się pojawiała lewo, prawo i y, czyli 0, bo na samej górze jest 0. W processingu, w green tam jest, tak jest organizowany układ współrzędnych, że u góry jest 0 i w dół rosną. Tak, w skraczu, jeżeli obejrzycie ten odcinek, tak cały czas do niego nawiązuję, ale w układ współrzędnych jest taki jak na matematyce czyli w dół y maleją. W dodatku 0, 0 jest na samym środku. Natomiast czy w bardziej profesjonalnych środowiskach, takich jak Greenfood, jak Processing, mamy już 0, 0 w lewym górnym rogu, i tak jakby ta oś y jest obrócona, spadła w dół. Więc y rosną w dół. No tak się myślę, lepiej nawet myśli niż w typowym układzie współrzędnych. No i teraz tak, ten x, x równa się green food get random number, no i od szerokości ekranu, czyli 600. No ale jeżeli wpiszę w ten sposób szerokość, no to jeżeli tu zmienię szerokość ekranu na inną, no to tu mi to nie będzie działało. Chcę pisać uniwersalne programy, czyli tu bym musiał mieć szerokość świata, czyli int, o, szerokość, with, niech będzie w, równa się, get, w, with, get with, ok, with, ok, no i teraz tu mogę wstawić to w. I jeżeli tu zmienię świat na szerszy albo węższy, to to się dopasuje. No tu oczywiście X nie podkreślone tylko takie. No i spróbujmy co się dzieje. Resetuję świat. Run. No i spada mnóstwo śnieżynek. Zatrzymam, bo mi to strasznie zamuli komputer, bo tych śnieżynek się robi miliony. No bo w zależności od spidu, on ileś tam klatek na sekundę wywołuje te akt. Więc śnieżynka spada ileś klatek na sekundę, ale świat tworzy co chwilę nową śnieżynkę. No więc teraz tu w My World, ten, w tym akcie, chciałbym to spowolnić. No, żeby to było jakoś losowo. Co mogę zrobić? <laughs> mogę albo co któryś raz tworzyć śnieżynkę, albo mogę sobie wylosować prawdopodobieństwo, że ta śnieżynka ma powstać. Czyli jakieś int los równa się, no losowanie umiemy, bo jest to tu. Get random number, powiedzmy 100. To spowoduje losowanie od 0 do 99. Czyli no, można powiedzieć, że 100, 100 możliwości, czy 100% może się to nam z tym kojarzyć. No więc teraz tak, jeżeli chciałbym, żeby z prawdopodobieństwem na przykład 3% pojawiała się śnieżynka, no to wtedy, kiedy wylosuje 0, 1 lub 2. A jak wylosuje coś innego niż 0, 1 lub 2, no to ma nie być śnieżynki. Czyli bardzo rzadko 3% szansy tylko będzie, że ta śnieżynka się pojawi. Czyli if los mniejszy od 3, czyli 0, 1, 2 jest mniejszy od 3, to wtedy zrób całość tego. Ctrl shift I, żeby wcięcia się zrobiły. One w Javie co prawda nie są wymagane do działania, ale jak nauczymy się pisać ładny kod, to będzie podstawa. No i zobaczmy czy tak często jest wystarczająco. Reset, run. No, i tak jest dość często. Widać, że się pojawiają losowo, chociaż jak je za chwilę zmniejszymy, to już może będzie to lepsze. No i teraz jak zmniejszyć tą śnieżynkę? Mógłbym ją po prostu zmniejszyć w programie graficznym, tą ikonkę. No ale chciałbym też spróbować w, w procesingu to zmniejszać. I otóż, teraz tak: śnieżynka ma w sobie funkcję akt. I ten akt no to, jest, to jest w kółko wywoływany. Natomiast istnieje coś takiego jak konstruktor. Konstruktor, który jest wywoływany raz przy narodzinach śnieżynki świat taki konstruktor ma zobaczcie idę do świat i tu jest coś takiego o konstruktor for object of class my word, czyli w momencie kiedy rodzi się świat jest wywoływane to konstruktor w Java jest nazywany dokładnie tak samo jak klasa czyli jeżeli klasa nazywa się my world to konstruktor nazywa się my word. konstruktor nie zwraca żadnej wartości w związku z tym nie ma tu void int tylko samo public i funkcja. No więc dokładnie taka sama takie same i ten super tu jest ważny, bo super wywołuje konstruktor klasy nadrzędnej. Dlatego, że my word dziedziczy jest potomkiem w drzewie analogicznym po word. I tak samo jak nasza śnieżynka dziedziczy po aktor. I teraz jeżeli ja jej zrobię konstruktor, tak, czyli public Śnieżynka i zrobię to w ten sposób, na razie puste nic, tak? To prawdopodobnie to w ogóle nie zadziała, dlatego że nie ma konstruktora z aktora, nie utworzy się w ogóle aktor. No więc tu muszę zrobić super, żeby wywołać konstruktor, który buduje aktora. Śnieżynka jest potomkiem aktora. No i teraz I tak coś jeszcze mi tutaj nie. A czemu? No właśnie, tak się czasami dzieje. Coś dopiszę. Niby błędów nie ma. O, dobra, teraz będzie reset. Run. No i spadają sobie śnieżynki. Nic się nie zmieniło. No, i teraz chciałbym sobie y, zmniejszyć rozmiar tej śnieżynki. Czyli każda śnieżynka po tym, jak się utworzy, to musimy get image. Tak, wywołać funkcję get image. get image, czyli pobierz mój obrazek. Śnieżynka sama do siebie mówi, więc nie ma nic przed kropką. Byłoby this.getImage. image. Czyli ten obiekt można by tak zapisać. Gdyby to był JavaScript, to this byłoby obowiązkowe, prawda? Czyli byłoby this getImage. No i ten, czyli pobieram z siebie samej, a tu tego disa nie będę na siłę wstawiał, get image i ten get image pobrany do niego, jako do obiektu, bo obrazek jest też obiektem. W Java praktycznie wszystko jest obiektem poza intem, doublem, tymi takimi podstawowymi, prostymi typami. getImage i tu musi być jeszcze coś takiego jak. Nie ma resize. O, scale. Scale. okej okay. No więc chcemy skalować naszą śnieżynkę do jakiegoś rozmiaru. No powiedzmy do rozmiaru 100 na 100. I zobaczmy teraz, jak to się będzie zachowywało. Reset. No, zabawa z Greenfootem bywa przednia, jak on się tak w ten sposób wiesza. Zawiesił się akurat na budowie świata. Świat jest na szaro, a chociaż w świecie nic nie uszaliśmy, tak? No, to jest właśnie cały on, cały kaczor. To Czy znaczy cały Greenfoot. O, teraz się odblokował. Czasami, no, czasami szybciej jest zamknąć, włączyć Greenfoota. czasami można coś pogrzebać w tym, co się na szaro zablokowało, chociaż nic to nie zmieniło, co zrobiłem. No i ran. No, już padają mniejsze śnieżynki. I gdyby jakieś jeszcze mniejsze, no to oczywiście, oczywiście możemy sobie. Śnieżynka i tutaj nie 100 na 100, a na przykład. 50 na 50 pikseli. No, zobaczymy, czy tym razem znów się zawiesi. No znów się myład zawiesił, prawda? Bo po co? a Tak się wiesza częściej niż zwykle. Coś tu dopiszę, coś tu skompiluję. Aż się obudzi ten świat. Reset. No, teraz się obudził świat. Run. No i spadają mi sobie tutaj mniejsze śnieżynki, przy czym no te śnieżynki spadają i jak są na samym dole, to na samym dole się odkładają. Więc zostawiwszy taką grę, doprowadziłbym do tego, że no, po jakimś czasie, się to bardzo szybkim zresztą, bo Java dosyć tutaj jest w nie niewydajna, że to by za chwilę się mi coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej zamuliłoby mi komputer, bo każda śnieżynka zawiera nie tylko pamięć, ale próbuję być, być, ja to zatrzymam, żeby mi nie zamuliło nagrywania. Więc yy, każda śnieżynka ma swój akt. I Greenfoot po wszystkich istniejących śnieżynkach wydaje polecenie akt. Akt, akt, akt. Na no, co jest w każdym akt? W każdym akt. to miało być stop. W każdym akt mamy czytanie Xa. Czytanie Y, ustawianie lokalizacji. No i to nic, że ona już nie może dalej padać. To nic, że ona nie może spadać, to jest wywoływane. Ustawiana jest lokalizacja, i ona zostaje na dole. I przy 100, 200, 300, 500 tych śnieżynkach, każda z nich musi mieć to obsłużone. No więc teraz chciałbym, że jak ona spadnie już na sam dół, czyli if nasze Y jest większe od, No właśnie, powiedzmy wysokość ekranu, czyli hate, czyli h damy sobie za chwilę jakieś h od h, powiedzmy minus... No nie wiem 5 tak. Jeżeli ona będzie mniejsza od jakiejś wysokości, no ale co to jest to h? H sobie za chwilę sprawdzimy. Na razie damy tak int. H powiedzmy damy sobie od 100, to będzie widać, że znikają przy 100. No to jeżeli będzie większa od tego H minus 5, to ze świata, czyli my word, get world, przepraszam, muszę śnieżynki zapytać, na jakim świecie jesteś, get world, remove object, tym razem musi być disk, który oznacza mnie, mnie, śnieżynkę, usuń. A kto ma mnie usunąć? Świat. A Gedwell, to ja siebie, śnieżynki, pytam: Pobierz świat, na którym jesteś, i teraz do tego świata, przy pocy, kropki, wyślij polecenie remove object. No i teraz zobaczmy, jak to się zachowuje. Dobrze, reset, run. No i śnieżynki sobie spadają i powinny, o właśnie, znikają na wysokości stu. Ponieważ tam dałem h równe w okolicach 100, prawda? Jakoś tak to dałem. No więc właśnie, więc teraz tu bym chciał mieć wysokość świata. Czyli znowu get world. Pytam samą siebie, Śnieżynkę, na jakim świecie żyjesz? I z tego świata get... Hej, hejt. Okej. Okay. No i teraz już powinno już działać tak jak należy. Reset. O, tym razem reset zaskoczył. Śnieżynki sobie lecą. Mogę tu na dole speed przyspieszyć, czyli szybciej akt będzie wywoływany. Ten speed reguluje jak często jest akt wywoływany. No i widać, że mi znikają te śnieżynki na dole ekranu. No i teraz nie będzie mi to zamulało, prawda? Nie wiem, czemu jeszcze to tak miga, ustrojstwo. Chyba świat w momencie usuwania obiektów coś tam głupieje, że miga. Mogę tą speed trochę zwolnić. No i pada sobie ten śnieżek w tybie Akt. Można by jeszcze ustawić jakieś tło ładne, tak, dla My world. Poszukajmy coś na Pixabay na przykład. Pixabay to jest zbiór, Pixabay to jest, Pixabay. Pixabay to jest zbiór, e, darmowych obrazków do wykorzystania. Winter, tak. Spróbujemy jakiś Winter znaleźć. Mniejszy obrazek nam wystarczy, A spróbuję sobie wezmę ten większy. Import from library. E, download. Pobrane. Architecture. Ok. O, teraz zbudował mi z obrazkiem. Uruchamiam. I mam pięknie padający śnieżek. Mogę się relaksować. Jeszcze powinienem do tego dodać dźwięk, ale nie chcę tego odcinka zbytnio przedłużać. Więc na razie tyle. Będę sobie patrzył. Napadający śnieżek. Za oknem nie mam, no to mam tu. Prawda, że ładnie? Jingle bells, jingle bells, jingle jingle jingle.